Witam Was w kolejnym wideo tygodnia z telefonem Elm. Dzisiaj ostatnie wideo, ponieważ podsumowanie będzie napisane na forum, tak jakby tekstowe, aby każdy mógł szybko wejść na forum, przeczytać kilka słów o telefonie, poznać jego wady, zalety, obiektywną ocenę. A w dzisiejszym wideo zajmie mi się multimediami, czyli odtwarzaniem muzyki, odtwarzaniem wideo i chciałbym, żebyście zobaczyli, jak zarządza się w tym telefonie zdjęciami i treścią multimedialną. Aby przejść do multimediów, należy na przykład w menu wejść w dział Multimedia. I mamy tutaj wzorowane na tym z konsoli PSP menu, w którym możemy przejrzeć zawartość multimedialnych treści telefonu. Takie samo menu jest dostępne już od kilku lat w telefonach Sony Ericsson, poczynając od tych pierwszych jak W910 czy K850, było to kontynuowane, a nawet kończąc na ostatnich modelach jak Satio czy Yari, w których to menu jest dosyć podobne. Przeglądanie zdjęć jest bardzo wygodne, możemy zobaczyć ostatnie zdjęcia, zawartość albumu aparatu, przeglądać zdjęcia według tagów, możemy patrzeć również, gdzie te zdjęcia zostały zrobione, tak zwane geotagi. Mamy również dostęp do tak zwanych web albums, czyli albumów internetowych, to zapewne jest po zalogowaniu się do jednej z usług, na przykład Picasa w Google. I mamy ogólny folder zdjęcia, gdzie możemy przejrzeć wszystkie zdjęcia w pamięci telefonu. Następny dział to muzyka. Tutaj mamy, jak to bywa w normalnych odtwarzaczach, MP3 podział, na przykład możemy przeglądać muzykę według artystów, wykonawców, według albumów, możemy przejrzeć całą listę naszych utworów, utworzyć sobie lub te utworzone na komputerze playlisty odtwarzać, możemy wejść w dział audiobooków, podcastów, możemy również użyć technologii SenseMe, która jest dostępna już od kilku modeli. Bardzo fajna. Na komputerze należy skonfigurować, czy utwór jest wolny, czy szybki, czy raczej należy do tych, które są tak jakby odbierane jako spokojne, smutne, czy raczej jako te żywe. Możemy według rodzaju muzyki i w których latach te utwory były utworzone, nagrane. Oczywiście wszystko to możliwe jest tylko wtedy, jeżeli pliki MP3 będą miały uzupełnione tak zwane tagi na komputerze, na przykład programem MP3 Tag, jest on darmowy. Po wypełnieniu nie ma żadnych problemów w przeglądaniu, na przykład muzyka z serialu Dexter. Jak widzicie, mamy już dostępne przeglądanie okładek, tak jak to było w modelach Walkman. U góry mamy widoczny tytuł, wykonawcę, pasek postępu, włączone jest powtarzanie, możemy również pomieszać utwory. Tutaj na dole widzicie kółeczko odpowiadające poruszaniu się po odtwarzaczu, powrót do odtwarzanej listy lub zatrzymanie, następny utwór, poprzedni utwór, w dół jeżeli weźmiemy, to mamy aktualną listę odtwarzania. Głośnik na telefonie obecny jest w tym miejscu. Gra dosyć solidnie, jak na pojedynczy, dość głęboko, naprawdę bardzo fajnie odtwarza. Kolejny dział to wideo i te nagrane telefonem i te, które sami wrzuciliśmy do pamięci telefonu, na przykład będzie to wideo demo tour, możemy oglądać w pionie, jak i w poziomie. Macie tutaj wideo demo tour właśnie tego modelu Elm. Odtwarzanie jest komfortowe, chociaż na ekranie możemy odczuć nieco brak nasycenia kolorami, ale ogólnie raczej jest to zaletą telefonu, aniżeli wadą. Dostępna jest tylko jedna gra, Quadra Pop, jest to gra Java, bo tylko takie możemy uruchomić na tym telefonie. Jest to gra preinstalowana. Kolejny dział to Web Feeds, czyli kanały RSS. Możemy dodawać sobie linki do portali WP, Onet i innych.
i być na bieżąco z informacjami z całego świata i z konkretnych dziedzin życia, które nas interesują. W ustawieniach mamy możliwość zmiany autorotacji, trybu poziomego i pionowego. Jeżeli ustawimy tylko pionowy, to wtedy po przekręceniu telefonu nie będzie on reagował. Będzie nadal w pionie obraz. Jeżeli poziomo, będzie to domyślnie taki układ. Nie mamy na to wpływu, nawet po przekręceniu, jak widzicie. Lub funkcja auto rotate i wtedy po przekręceniu telefonu zmienia się orientacja w multimediach. Możemy również zaktualizować media w telefonie, jeżeli po skopiowaniu plików na komputerze do telefonu nie są one dodane w multimediach, wtedy należy użyć tej właśnie funkcji i wszystkie media w telefonie zostaną przeszukane i dodane do bazy tych tutaj dostępnych. Może jeszcze kilka słów na temat jakości odtwarzanej muzyki. W stosunku do innych modeli, które nie są Walkmanami, tutaj nie wiem, mogę się powołać na przykład na model Yari, na model K800 czy S500 jeszcze, który do niedawna miałem, możemy odczuć nieco głębszy bas, troszeczkę lepszą jakość, lecz niestety nie doświadczymy tutaj raczej tych technologii jak Clear Bass czy Clear Stereo, no, które są zarezerwowane dla modeli z serii Walkman. Poza tym telefon jest naprawdę w porządku. W kwestii multimedialnej na pewno nie zastąpi nam tych najlepszych odtwarzaczy MP3 czy odtwarzaczy wideo z tymi większymi już ekranami, ponieważ no, na ponad lekko dwucelowym wyświetlaczu komfortowe oglądanie wideo to nie jest. Ale do odtwarzania muzyki podczas wycieczki autobusem czy podczas jazdy do pracy na pewno telefon będzie w stanie zastąpić jedno zbędne urządzenie, odtwarzacz MP3. Lecz nie oszukujmy zbyt wiele. Jest to jak na razie tylko telefon. Tylko telefon. To nie jest odtwarzacz MP3, to nie jest aparat cyfrowy. Dziękuję za oglądanie wideo, za to, które właśnie obejrzeliście i za te, które do tej pory oglądaliście z tygodniem z telefonem Elm. Cała recenzja, cały tydzień dostępny jest na www.forum.fanclub.se. Kilka wideo do obejrzenia, kilka tekstów do przeczytania, możecie zadać pytania i dowiedzieć się więcej na temat tego telefonu. Dzięki, trzymajcie się.